Witam serdecznie, Karol Kosak, trener przygotowania fizycznego grupy Knockout Promotion. Faktycznie przez ostatni czas dotarła wiadomość do kibiców, iż Laura Grzyb dołączyła do teamu zawodowego pod tytułem Knockout Promotion. Zgadza się, media obiegła ciekawą myślę, promotorska, chęć promowania nowej zawodniczki, utytułowanej zawodniczki, dość młodej zawodniczki i myślę, że dość zawodniczki kreatywnej, żonnej krwi, która uważamy łącznie razem z trenerem Andrzejem Liczykiem może namieszać w polskim światowym boksie kobiet. Mieliśmy okazję pracować z Laurą około 2 tygodni przed walką, ponieważ zależało nam też, aby Laura jak najszybciej zmieniła się w nowych barwach. Taka okazja nadarzyła się już w marcu, więc niebawem, za około 4 dni, Laura faktycznie stanie w szranki, w ringu, aby z nowym sztabem trenerskim, z nowym promotorem pokazać swoje umiejętności. Przez 2 tygodnie faktycznie mieliśmy niewiele okazji, niewiele czasu też przede wszystkim na to, aby popracować zbyt dużo z Laurą, zmienić jej nawyki gdzieś tam, poprawić rzeczy, które razem z Andrzejem Liczykiem uważamy za niepotrzebne jej w ringu lub wyeliminować rzeczy, które uważamy, że będzie w stanie zrobić lepiej lub rzeczy, które nie przyniosą jej sukcesów światowych. Natomiast zajęliśmy się bardziej teraz ze strony przygotowania fizycznego zadbaniem o jej stronę medyczną, czyli zrobiliśmy komplet badań, jesteśmy właśnie na etapie ustalania jakby konfiguracji tych badań, jakie badania będziemy robić do treningu. Spotkaliśmy się również ze sztabem lekarskim, aby poprowadzić Laurę już pod kątem medycznym jak najlepiej. Jesteśmy już po takich rozmowach, więc zaraz po walce będziemy się zajmować jakby całą konfiguracją medyczną Laury i pracą już taką u podstaw, o tym, aby Laura stała się jak najlepszą zawodniczką. Jeśli chodzi o sam trening przygotowania fizycznego, bardziej zaopiekowaliśmy się teraz Laurą, aby wyeliminować jakiekolwiek jej kontuzje czy jakiekolwiek braki, jakie miała wcześniej w treningu fizycznym, więc popracowaliśmy delikatnie nad szybkością, z trenerem Andrzejem delikatnie popracowała nad techniką, a przede wszystkim nad taktyką, nad zawodniczką, którą wyjdzie do ringu. Cały trening, jesteśmy już jakby z Laurą też po omówieniu całych przygotowań, jak to będzie wyglądać po walce. Ustaliliśmy zgodnie z sztabem, że Laura dostaje od nas 7 dni wolnego po walce i od razu zabieramy się do roboty, aby pracować i aby przede wszystkim rozpocząć współpracę z dużego C i z jak największych wyzwań, więc faktycznie tydzień po tej walce, którą odbędzie już za 4 dni, zaczynamy pracę u podstaw, wchodzimy na salę treningową, zaczynamy od przygotowania fizycznego, czyli budowania bazy siły. Następnie przejdziemy sobie do innych parametrów, natomiast myślę, że około 6 tygodni, ponieważ musimy niestety wyeliminować błędy i nauczyć Laurę nowych ćwiczeń, nowego systemu przygotowań, nowego systemu szkolenia i niestety zejdzie na to troszeczkę dłużej, natomiast myślę, że to jest też normalne z każdym zawodnikiem, gdzie ten sztab trenerski się zmienia. Efekty, myślę, że efekty przyjdą same jak najszybciej, myślę, będziemy chcieli, aby one się też pojawiły dla Państwa jako kibiców i dla promotorów, natomiast myślę, że nie w tej, ale w kolejnej walce będzie już widać Laurę ze znacznie lepszej strony, ze znacznie większymi umiejętnościami, ze znacznie silniejszą, szybszą i głodną wyzwań. Więc obserwujcie, a na jakąkolwiek ocenę przyjdzie jeszcze czas. Dziękuję bardzo.